Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play z Sonic Unleashed, więc dawno nie było, jakby to można powiedzieć, filmu Let's Playa. Było to związane z tym, że po prostu sądzę, że nie miałem ochoty po prostu robienia czegokolwiek, jeśli chodzi o Let's Play. I w sumie aktywność moja na kanale sprowadzała się do tego, że robiłem jakieś krótkie filmiki, aż do tego, aż Sonic the Movie nie został wydany. Znaczy, wydany, aż trailer nie został wydany. Swoją drogą, dziękuję bardzo za taką wielką w sumie oglądalność tych filmów Sonic the Movie. To zdecydowanie, no, nie sądzę, że to było przez mój content, dlatego, że ja to nagrałem, tylko dlatego, że akurat Sonic the Movie był dość popularnym tematem. Wtedy, no dalej jest popularnym tematem, ale już zdecydowanie Sonic the Movie jest popularnym tematem, ale już po prostu i przez to prawdopodobnie były te filmy popularne. Niekoniecznie przez to, że ja je nagrałem. Ale no. Dziękuję bardzo za aktywność pod tymi trzema filmami o Sonic the Movie, jakie zrobiłem. Wielkie podziękowania dla Gindela, że był w pogadance, która też swoją drogą dużo oglądalności narobiła. Oczywiście sama reakcja to po prostu było było masakra po prostu z wyświetleniami i lajkami, za co wielce dziękuję i witam nowych subskrybentów, bo wiem, że też paru osób przyszło właśnie z tych filmów. I w tym bardzo długim wstępie witam was w kolejnym nowym odcinku Sonic Unleashed. Mam nadzieję, że tym razem już nie będę aż tak bardzo nudny do słuchania, bo stwierdziłem, że teraz mi się zachce. Znaczy zachce, no po prostu stęskniłem się trochę za tymi let's playami i mi się zachciało trochę, więc zobaczymy, jak to wyjdzie z Sonic Unleashed. Więc mamy... O, tu jest ten gościu, który podglądał dziewczynkę. Pagonia. Tak, i się martwi o tą małą dziewczynkę, którą widział i chce, żebyśmy dali jej jakiś prezencik. To jest bardzo, bardzo złe to jest. Jak tylko chcę tylko to napomknąć, że to jest bardzo złe, co robimy. No tak. Ale też dla nowych subskrybentów powiem, że tak, ten Sonic Unleashed jest zmodowany, dlatego widzicie tutaj Soapshoes. To tak tylko chciałem nadmienić. A nie, żeby są normalne buty Sonika, bo osobiście bardziej lubię Soapshoes niż normalne buty Sonika, więc stwierdziłem sobie, że i tak to w sumie zbytnio wielce nie zmienia, więc sobie dam Soapshoes. Bo je lubię i mogę se mieć. Przez co mój let's play będzie troszeczkę bardziej, jak to się mówi, oryginalny. No, więc teraz musimy trochę czasu nie wiem co, iść do Holoski. Chociaż chyba pierwszy raz, jak tu będziemy, musimy iść Warhogiem. Ale w sumie nic nam nie zabroni zebrać medale. Swoją drogą, framerate, to jest jedyny hubboard, w którym framerate jest chyba cały czas 60 FPS-ów. Bo jest taki mały i w sumie nie za dużo się dzieje. A i można robić coś takiego. Aha, no tak. Sarek? Sarek? Wow! Bez trzymanki! Dobra. Koniec. Wygłupiania się tu jest. Poważny let's play, trzeba robić to wszystko poważnie, bez żadnych głupot. A nie no, ja sobie robię. Gdzie jest inny medal? Tu chyba był medal. Tak, tu jest medal. Czy coś więcej? Nie, to jest tyle. Hello, my name is Marketa. Nie chcę mi się w sumie wiedzieć nic o tej village. Yo. Jestem pewien, że chodzi, że musimy tutaj Warhogiem przyjść. Tak, bo tutaj musimy pierwszy poziom zaradzić Warhogiem, więc świetnie, wiesz, wracam do Let's Play i pierwszy poziom Warhog. Chociaż... kto wie. A nie, buty nowe mamy, które dadzą nam stomp mocny. Ej. Sonic.
A nie, jednak dobrze poszedłem. Kulecz będzie. O, bardzo dobry poziom, według mnie, przynajmniej. A co to? Chyba, żeby nam otworzyło po prostu, jak wrócimy z tego. Wow. Wiecie, czy to był? Dobrze mi się wydawało. Medal Słońca, dobrze. Taki. Ej! Chodź tu. Kulecz, dobra. Bardzo fajny poziom, bardzo dobra muzyka. Jak mi pójdzie, tego już niestety nie wiem, bo oczywiście może mnie jeszcze wziąć klątwa Let's Playera i tyle będzie. Jak to lubimy w naszym gronie mówić. Bo oczywiście idzie nam dobrze dopóki... Wow. Idzie nam dobrze dopóki nie zaczniemy nagrywać, tudzież dopóki nie... Oczywiście nie skoczyłem. Dopóki nie zaczniemy nagrywać, co? I nie zaczniemy gadać. Już mi słabo idzie. Tam to wyjście. I tak był tylko skrót. Nie cierpię tych otwartych poziomów, gdzie są. Znaczy, nie cierpię. Sonic Unleashed dla mnie ma taki problem właśnie, że dosyć trzeba być precyzyjny z driftem w niektórych sekcjach. Znaczy nie to nie jest konkretnie problem, bo to po prostu trzeba po prostu się wyuczyć tego, ale dla mnie to jest problem, bo ja na serio tego nie umiem robić i po prostu gdy tylko przychodzi właśnie pora na to, żebym musiał... Nie wiem, chciałem zobaczyć, czy to gdzieś indziej prowadzi. Ja przynajmniej tutaj poszedłem. Teraz. Nie! Okej, dobra. Homing Attack na szczęście jest dobrym moim przyjacielem. O, sobie wezmę. No. Slide Van Nisz jest bardzo niekorzystny dla mnie. No i jedziemy sobie po slide. Teraz na tym kolosie musimy jechać. nie, lubię takie z dupy po prostu rzeczy w grach Sonica, jak się tak pojawiają. No tutaj nagle z dupy sobie wyskakuje wieloryb, chyba to był wieloryb. Wieloryb i Sonic po nim może sobie pojechać i on nie ma nic przeciwko temu. No i lubię, jak tak z dupy są różne rzeczy. A przynajmniej w grach Sonica i tutaj pewnie również zginę. Tu jest, pamiętam, że dziuły są. No. Nie zginąłem, ale oberwałem. Nie wiem, co jest gorsze. Chyba raczej zginięcie jest gorsze, tak. Coś mi podpowiada jednak, że jednak chyba zginięcie jest gorsze. Jakby tak niech spojrzysz, co w sumie nie najgorzej mi idzie, poza tym zginięcie na początku poziomu to chyba aż tak najgorzej mi nie idzie. Mówiąc po tym, ginę zaraz. To by było dosyć adekwatne. Nie cierpię tych sekcji. Po prostu trzeba to tak. Shit. I my. O! Aha, to była tylko muzyka. No cóż. Sonic. Imy. Nie. Boost mi się akurat wtedy skończył. Nie no. Świetnie, po prostu dobry czas na to, żeby boost sobie wyczerpać. Siep. Dobra, i myk. Dobra. O, I kurde, wszystko omijam. Zebrałem chyba tylko jeden... Dwa. A nie, cztery medale aż, wow. I to jeden słońce nawet. No, mówię, no... W poziomach Modern Sonica zdecydowanie... Zbieranie medali to jest okropieństwo.
bo zwykle jak się na nie napotka, to ma się jedną próbę tak naprawdę na ich zdobycie. Rzadko kiedy jest tak, że można mieć kilka do nich. O, dostałem klucz chyba. Więc zdecydowanie mówię, ja tutaj zbytnio nie patrzę, ile zdobędę. No 5 zdobyłem, więc to jest całkiem dobrze. Jak na mnie. Ring Energy w sumie sobie zupgrade'uję. To też mogę w sumie quit. I zdecydowanie bardziej wolę zbierać, jak jest Werehog. Po prostu lepiej się zbiera. It doesn't look like there's anywhere left we can go. Let's go back and talk to Professor Sonic. Dobra, więc nie możemy tu już nigdzie więcej iść, więc... Więc musimy iść do Profesora Pickla. Chociaż w sumie zmieniłbym się tutaj na Werehoga i pozbierał na szybko, chociaż... W sumie tu będziemy Werehogiem. I tak musimy tu wrócić, więc... Dobra, zostawię to na razie. Jak się robi frame perfekcyjne... perfekcyjne inputy... Boże. Można tak skakać podczas cutscenki, jak się robi... znaczy cutscenki, podczas tego, jak blokuje się... sterowanie, jak się robi perfekcyjne... wciśnięcia. Jak tylko Sonic wyląduje na ziemi, to trzeba skoczyć i tak się... Tak można sobie... labeki robić. Polecam, zajmuje dobrze czas. Dobra, więc teraz idziemy do tej dziewczynki. Gdziekolwiek ona jest. Chyba tutaj gdzieś. O, tu jest kolejny... szmaragd, chciałem powiedzieć medalion. Medalion, whatever. I teraz, skoro mamy odblokowane tu więcej rzeczy... bo tutaj było parę rzeczy zablokowanych, nie tutaj. To możemy sobie więcej... Chociaż... Tak, jeszcze jest jeden do znalezienia. A więc skoro teraz możemy grindować... Znaczy... Już wcześniej mogliśmy grindować. Nie mogę wejść? O, tu jest ta mała dziewczynka. Yo! Wait! Dałem ten prezent dziewczynce, ona to to było jedzenie i ona już ma jakieś kwiaty na głowie. Oh shit! Tu mamy jakieś dragowanie dzieci. Jezu, Sonic Unleashed, matko boska. Do czego tutaj ta gra namawia? O Boże. tam jest medalion. Jak się tam dostać? Dobra, zakładam, że wiem, jak się tam dostać, ale... Nie, dobra. Po prostu zrobię to. Zrobię to płatwemu. Płatwemu. I... Nie! Wiesz co, nie? Mogę tu na to wejść? Mogę chyba na to wejść. Czy już na to mogę również wejść? I py! Dobra, tak się bawimy. Easy. Easy every time. Więc musimy iść do profesora Pickla. Profesor, czy to... Nie masz tutaj profesora? Guess he must be out. Let's try back at night. Okej. Wait till night. Kurde, jakiś chyba rok temu się dowiedziałem o tym, że wersja Xboxowa ma inne trochę cutscenki przemieniania się w Werehoga. Które mnie to boli, że mają inne. New Sonic! Oh, Sonic! I've been looking for you forever! Hey, let me go! You're crazy if you think you can get away from Amy Rose and... Who are you? Oh my gosh, I am so sorry! I just completely mistook you for someone else! That is so strange. I could have sworn it was him. Anyway, I'm really sorry. See you later! Well, that was weird. How come that girl didn't know you were you, Sonic? I mean, I guess you are kinda, you know. And, these guys...
Don't worry. Hey, you only look really scary, Sonic. Inside, you're the same as ever. I guarantee it, okay? Sonic, cheer up. Chocolate. Want some chocolate? No więc gag stary jak świat, że Amy pomyliła kogoś innego z Sonikiem, tylko tym razem to był prawdziwy Sonic, który go pomyliła z Sonikiem. No mi szkoda Amy tak ogólnie rzecz biorąc, no jak bardzo szuka tego Sonika, pomyliła dwóch jeży z Sonikiem, którzy nie byli Sonikami, a jak już trafia na tego Sonika, to go nie rozpoznaje. Czy rozpoznała go, ale... stwierdziła, że nie, to nie jest Sonic. Ale to smutne. A szczerze, nie, aż do Boom to tak zbytnio nie lubię Amy, więc... aż tak mi to nie przeszkadza. Jezu, ale jestem zły. Nie no, ale tak szczerze, ja bardzo osobiście nie lubię... od Adventure do Sonic Unleashed Amy. Colors nie była dopiero od tak... No powiedziałbym, że Boom... Nie, do Generations nie lubię jej. Nie, powiedziałbym, że... jak zacząłem ją lubić, to chyba Boom... było, bo Boom... zmieniło jej trochę charakterystykę i przez to zaczęła się ogólnie zmieniać. Ale no... bardzo, bardzo mi się nie podoba ten ta charakterystyka... obsesyjnej fangirl... Sonika. Tak, wiem, że to był jej tak jakby charakterystyka od samego początku, ale po prostu mi to nie pasowało. Osobiście lubię ją jak jest teraz, że w sumie traktuje Sonika bardziej jak przyjaciel. Nadal okazuje mu to jakąś tą swoją miłość, ale to jest na najbardziej takim normalnym poziomie. Że po prostu, no wiecie, no cieszy się z tego, że nie zginął Patch Forces. Że no w Boom jest wiele przykładów tego, bo Boom to jest chyba najlepszy przykład tego, w szczególności serial, bo w grze, przynajmniej Rise of Lyric, bo nie wiem jak do końca to było, nie pamiętam jak to było z Fire and Ice, bo tak, ale nie pamiętam, co chciałem powiedzieć, że po prostu aż tak... cholera. Zgubiłem się. Że go traktuję bardziej jak przyjaciela, w którym się podkochuję, a nie, że... o, uwolnię cię jak mnie poślubisz. Nie cierpię. To po prostu ta jedna linia w Sonic Adventure 2 podsumowuje, dlaczego nie lubię Amy. Tak, i to tak bardzo. Ale od Boom zacząłem ją lubić. Szczególnie też, jak się aktorka zmieniła. Pani Cindy Robinson bodajże teraz na się. To jest bodajże aktorka obecna Amy. Ja ją bardzo lubię, to jest chyba moja ulubiona Amy. I nie wiem, gdzie są te dwa pozostałe medaliony. Tak powiem szczerze. Więc może zrobię małe cięcie, jak je znajdę. O, znalazłem jeden. Teraz gdzieś drugi jest. A nie, dobra, już znalazłem wszystkie, tak... szukam jak głupi, dlaczego widziałem dwa? Gdzie znalazłem to? Nie, inny. Dobra, nieważne. Przynajmniej mieliście cięcie z tego. Ale dobra, teraz pójdźmy do profesora Pickla. Panie Pickle. Szczęściem planety przywróconej mogłem zlokalizować dwie świątynie. Według manuskryptów Gai jest jedna w Spagonii tutaj i kto mógłby przyznać, że jest jedna taka, kto mógł przewidzieć, że jest jedna tak blisko. No dobra. Następna lokacja to Holoska. A więc już byłeś w Holosce, co nie? Nie mogłeś wejść do świątyni,
Nie przejmuj się, możesz rozpocząć w Spagoni. Czy mam jakieś inne? Nie, nie mam pytań. Dara. Fixed up, yes. No, no to jadimy, kurde. Dobra, tu chyba będzie poziom Werehoga. Tak. Tak się domyślam, że tu będzie Werehog. Werehogiem to chyba nie działa ten. Ten ze skakaniem. Może działa, nie pamiętam. Oh boy. Więc możliwe, że to będzie. Że to będzie koniec tego odcinka i po prostu się zrobi jakiś następny odcinek, jak mi się wydaje. No i tu jakby ktoś nie wiedział, tu jest droga do tego poziomu z tornado. Tylko czy mi się uda to zrobić? Chyba nie. Chyba w sumie niezbyt to mi obchodzi, ale jak to jeszcze ogarniecie, to tam już jest ten poziom z tornado. Chociaż w sumie. Tak się robi. To jest głupi. To jest głupi sposób, żeby się tam dostać, tylko po to, żeby wam pokazać, ale. Dobra, nie chce mi się. Dobra. Więc nie wiem, jak to potnę. Może to będzie już następny odcinek, a może to jeszcze będzie w tym, ale no. Wchodzimy do. Do Rooftopran w nocy. Can you... No. PlayStation. Oczywiście poziomy Werehoga trwają 40 minut, więc... Kto wie, ile tam mi to zajmie. No dobra. Oczywiście nie będę ukrywał, że prawdopodobnie parę rzeczy, jak będę mógł, to będę pomijał, bo mi się nie chce tego wszystkiego robić. Jestem zbyt leniwy. Jak umiem pomijać, to mogę pomijać, chociaż nie ukrywam, że w Sonic Unleashed moje pomijanie się kończy na tym, że często po prostu ginę, ale... ale no... Jest jakaś cena, jaką się płaci za niektóre rzeczy, co nie? Nie jestem dobry w te kombosy, ale whatever. Chcę tylko stąd iść. No cóż, moje kombosy sprawiają się na tym, że po prostu... Nawalam przyciskami jak idzie. No co mogę tutaj ukrywać, no bo... Nie umiem, nie pamiętam wszystkich kombosów. Jedyny, jaki pamiętam, to ten, żeby klipować przez ściany i to jest moja wiedza o kombosach samych. Inne to po prostu zgaduję. To znalazłem kasetę. Nice. Okej, okay, dobra. Tu jest kolejna rzecz, to chyba będzie medalion. Prawdopodobnie. Oczywiście. No mówię, no, Werehog to jest najlepszy sposób, żeby... poznajdywać sobie medaliona, ale co tutaj jest, bo tutaj też coś jest. To mnie interesuje. Aha, to nic nie. Na dobrą sprawę tu nic nie ma, dobra. Dobra, tak. Cyk. Cyk. No świetnie. Pamiętam, jak to chciałem kiedyś pominąć. Znaczy, no ja się ogólnie bawiłem z tym pominieniem, bo się dopiero tego uczyłem. Znaczy, do dzisiaj tego nie umiem tak w 100%, ale powiedzmy, że mniej więcej mam większe doświadczenie niż miałem wtedy. To tu bodajże na dole jest miejsce, w którym się znowu walczy. Tak, i ja tam chciałem pominąć. I wyszło na to, że chyba zajęło mi... Gdyby tam dojść, zajęło mi chyba 20 minut, to by wpadłem pod ziemię. Nie mogłem się wydostać. O.
O. Zajęło mi trochę mniej. No dobra. Jak mówiłem, większe doświadczenie teraz mam. Możliwe, że skipnąłem przez to jakiś medalion, ale szczerze mnie aż tak bardzo nie interesuje. Eksplozywy. To lubię. Dobra, teraz po prostu spamuję, co mi się podoba. Okej, coś mi się udało. Nie wiem, co robię, ale coś robię. To jest chyba najważniejsze, co nie? Dobra, tu. No i dziękuję bardzo. Więc no, coś z trików speedrunnerskich umiem. Przynajmniej pomijać rzeczy lubię. Umiem. Tylko co mówię, nie. Zastanawiam się, czy coś jakiegoś wielkiego pominąłem, typu medalion, bo jak medalion pominąłem, to trochę nie fajnie, ale jak nie pominąłem, to fajnie. Wszystkie wypadek typu sprawdzam, ale nie widzę, żeby to coś było. Chyba to nic nie ma, więc idziemy dalej. Cholera, chciałem naprawdę zobaczyć tam coś. Ale nie, oczywiście kamera się blokuje i nie mogę nigdzie patrzeć. Chyba nie powinienem iść tu, ale tu będzie coś. O, medalion, proszę bardzo. O, kamień jakiś jest. Bawi mnie animacja Sonika przy noszeniu. Tak. Nie oszukuję, że nie. O, życie, nice. Hej. Jeszcze by mi po prostu brakowało, żeby ten kamień się wklipował. To po prostu byłoby świetne. No dobra. Więc mamy to, drzwi się otwierają dla... Nie rozumiem, po co te cutscenki cały czas są na otwieranie drzwi. Like... No po cholerę mi to. Oh boy. Nie ukrywam, przydałoby mi się trochę... trochę ulepszyć mój kombat, bo jest taki jeden ruch, który mi się cholernie podoba. Jak się biega, to Sonic macha rękoma. To jest... On jest niesamowicie silny, ten ruch, i dodatkowo nie muszę się zatrzymywać, żeby go robić cały czas, więc... To jest dobry ruch, który ja chcę odblokować jak najszybciej, bo on mi zaoszczędzi dużo roboty. I tyle, expo, 3 expo, 3 levele mogę mieć. W ogóle jak mój... A, nie to. Inventory? Nie, status to chyba. Status. O, to już mogę upgrade'ować. Combat. Unleash, no strength by się też przydał, to... Raczej to zrobię. Work up. Unleash, shield. Ja też strength pójdę. Chociaż life by też się przydał, nie powiem, że nie. A to jest to? Nie? Niestety nie. No cóż. Czy jest? Nie. Yes. I myk! I tu będzie taki mini boss. On był na początku z Pagoni. To nie była spadania. Windmill Isle. Tak się nazywał ten. Chociaż... Windmill Isle to był... No tak, tutorial i to też chyba było... Tak. Dobrze mówię, no Windmill Isle to było. Nie, mam problem z zapamiętaniem nazwy z Unleashed. Jak je mam... przed sobą, w sensie poziom, to raczej sobie przypomnę, jak on się nazywa, ale tak sam siebie pamiętać te poziomy, no nie powiem, że nie, byłoby trudno. Cyk.
Cyk. Cyk. Easy. Easy every time. Znaczy to chyba nie, nie, to nie był ten sam boss, ale styl. No to jest mini boss taki jakby. I w jednym poziomie jest chamsko zrobiony, on się bodaj... Nie pamiętam jak się ten poziom nazywał, on jest w mieście. To był gdzieś właśnie taki nowojorkowy poziom. I on jest tak chamsko postawiony, znaczy... Samego postawienia nie jest chamskie, ale to gdzie jest postawiony, to jest chamskie, bo... jest on postawiony na takiej małej platformie, więc jak dostaniesz tylko jeden ruch, to po prostu powodzenia, że jeśli nie spadniesz. Po prostu, jeśli nie spadniesz, to jesteś szczęściarzem całego życia. I przez tego gościa po prostu tak zrage-quitowałem w Unleashed, że chyba nie grałem w tą grę później przez jakiś rok, aż do niej wróciłem w końcu. Chciałem ją ukończyć i to zrobiłem i pokonałem tego bossa i było fajnie, ale... Chyba na nim nawet zgame-overowałem, a w Unleashed też tak bardzo żyć nie tracę. Aha, powiedział to, czym w pierwszym... jak zaczął znowu to grać, to skinął, ale... Ale no, ja w Unleashed jakoś fest nie ginę i po prostu zrobiłem na nim game-over. Bo tyle razy ginąłem. I... Boże, on był tak chamsko postawiony, że ja pierdolę. Jakby ktoś chciał, nie wiem... jakieś fajne mody do Unleashed zrobić, albo jakieś, które po prostu ulepszają grę, to jest zdecydowanie jeden z nich. Zrób tak, żeby po prostu tego minibossa tam nie było, albo chociaż, nie wiem, go osłabł czy coś. Bo to jest po prostu dramat. I... chociaż za dużo mody do Unleashed nie ma, chociaż wiem, że ktoś chyba kiedyś pracował nad tym, żeby był mało wymagający mod, czyli low-end mod. Idealnie by się przydał na wersję z PS3, żeby chodziło to w 60 FPS-ach i na Xboxie 360 do prototypu, bo on też jest możliwość. Znaczy nie wiem, czy w normalnej grze jest możliwość w 60 FPS, jakby się zmodyfikowało, ale wiem, że w prototypie było właśnie, że... czy można było sobie włączyć 60 FPS-ów i było fajnie. Więc ciekawe jakby to wyglądało z tym modem. Nie mówię, że nie, bo Unleash mieć w stałych 60 FPS-ach byłoby bardzo fajnie widzieć. Dlatego między innymi ludzie proszą o Unleash for PC. Chociaż ja bym osobiście wolał, gdyby na przykład Sonic Team... Znaczy Sonic Team, Sega po prostu. Wydała... powiedzmy, tak... taki swego rodzaju... HD Collection. Wiecie, jak było, no... Jak było to na PS3, że wydawało te kolekcje z gier z PS2, to ja bym to bardzo chciał, żeby to coś takiego zrobił Sonic Team na przykład. I na przykład, no nie wiem, no... wydadzą Colors, Unleashed... No i Generations już w sumie na wszystkim było, więc nie, Generations mogłoby być, więc taka trylogia Boost. I można by to było pierdyknąć sobie na konsole i na PC. No Generations to nie, no, nie wiem, no, na moją sprawę... biorąc pod uwagę, że Generations praktycznie było na wszystkim już, to można by było walnąć Lost World, bo nie było na nowej generacji konsol. Ale Generations też, no w sumie Generations to bardzo krótka jest gra, więc można by w sumie walnąć Lost World i Generations. Nie widzę problemu, dlaczego by nie mogło tak być. Ale no. Nie ukrywałbym, że byłoby dla mnie fajnie widzieć na przykład Unleashed na PS4. Czy na Xbox One. Znaczy na Xbox One już jest niby to Unleashed, ale ma swoje problemy też, z tego co wiem. Najśmieszniejszy problem chyba z tym Unleashed na Xbox One, jaki widziałem, to jest taki, że Sonic się ślizga. Znaczy nie, że ślizga się jak po lodzie czy coś, tylko po prostu z jakiegoś powodu, z jakiegoś niewyjaśnionego powodu, on po prostu się przesuwa cały czas. Tak bez powodu, po prostu się przesuwa cały czas w lewo i nikt nie wie dlaczego tak jest. Ale tak się robi. I chyba to był też problem z Generations, ale nie jestem tu w 100% pewien. Wiem, że coś było z Generations, ale nie wiem, czy to konkretnie było. Ale no, śpiesznie to. Ktoś nagrał kompilację tego i chyba stał na samym... na rezulcie, jak się poziom ukończy.
dostały po prostu, no, duży kawałek przejechał, tak, po stanie tam przez dobre, chyba, nie wiem, 5 godzin, czy coś w tym stylu. To było dobre, nie powiem, że nie. Więc nie wiem, czy Microsoft już to naprawił. Jak ktoś ma Xbox One i Sonic Unleashed, to może mi powiedzieć, czy Sonic się dalej przesuwa, ale... no. Ja nie mam, nie wiem. Więc nie mogę tego stwierdzić. Demet, myślałem, że jak podskoczy, to już nie walniasz. Cyk, cyk. Nie. Zdecydowanie będę musiał to ogarnąć na tego bossa, o którym mówiłem. Empire City, tak się ten poziom nazywał. Kompletnie zapomniałem. W tym był ten chamski boss, znaczy mini boss. Więc no, zdecydowanie uniki będę musiał ogarniać. Ewentualnie po prostu upgrade'uję moją siłę na maksa i mój combat na maksa i użyję tego Unleash. I jakoś to się zrobi. Ej, idź tam. Dobra. Teraz sekcja platformowa. Większość jej robię na ślepo, tak szczerze. Znaczy na ślepo, bo kamera za mną nie nadąża. Wolę sprawdzić. Nie ma, tu nic nie ma. No nic nie ma, okej. Nigdzie nic nie ma. Pyk! Pyk! Tu! Pyc! I pyc! Myk! I nie zrąbałem tego. Okej, kamera wam jest po prostu tragedia. Znaczy, rozumiem, że fajnie jest, że zablokowany na Soniku, ale kurde, ja naprawdę bym chciał czasem się poruszać i widzieć, co jest tutaj, a nie tylko tak machać. Bo to jest na serio, to jest... To nie jest dobra kamera, znaczy, to jest nadal jest lepsze niż... To jest Super Mario 64, ale... Też ona zdecydowanie dobra nie jest, w tym sumie mam iść. A tu jest medalion, albo coś medalionopodobnego. Medalion, nice. Dobra. Dobra, piło, idź w drugą stronę, dziękuję. To już koniec? Nie, świetnie. Dobra, i pyk, i pyk, i pyk, i pyk, i pyk, i pyk. Dziękuję bardzo. A music disc, I guess. Możemy wziąć, skoro jest taki prosty do wzięcia. No to nie jest zespół na 100%, więc... Więc mogę sobie po prostu wziąć, jak coś jest łatwe. A jak coś nie jest łatwe, to mi się nie chce. Więc nie muszę tego zdobywać. Wykrywanie też nie jest dobrze zrobione. Okej, dobra. Więc teraz jesteśmy na Big Benie. Więc tak mi się wydaje, że to jest Big Ben. No zdecydowanie spoglądanie nie wygląda jak Londyn. Bardziej jak na jakieś włoskie miasto. Nie jestem do końca... Może mi ktoś z geografii ochrzanić, ale zdecydowanie nie jestem pewien, czy jakiś kraj włoski ma coś podobnego do Big Bena. Wow. Cyk. Gotta go fast.
Swoją drogą, fakt tego, że teraz Gargo Fest prawdopodobnie więcej ludzi zna przez Sonic the Movie, jest trochę dla mnie przykry. Jak, no wiem, że to... Ale generalnie chociaż... Sonic Boom też chyba miało dużo tego Gargo Fest. Ale jako ktoś, kto wychował się na Sonic X... Znaczy w sumie no... dla mnie Sonic X nie miał nic wspólnego z Gargo Fest, bo oczywiście mieliśmy po prostu... Team Song, który cały czas po... powtarzał Sonic X, Sonic X, Sonic X, Sonic X, a nie Gargo Fest, więc... Niezbyt mam z tym wspólnego, ale no, trochę... Trochę tak przykro, nie powiem, że nie. Czy coś tu jest szczególnego? Tu musi być gdzieś jakiś medalion. Musi być medalion. Nie ma medalion. No cóż, trochę tych medalionów zdobyliśmy, nie powiem, że nie. Ranga A nawet. Nice! Dobrze, połowa... O, większość tych... Słońca zebraliśmy. Okej, fajnie. Ulala. Strength to na pewno. A życie by się przydało upgrade'ować, bo mamy żałośnie małe. Nice i... Nie, unleash, I guess. To sobie damy na combat. Dobra, już możemy wyjść. Jak to teraz wygląda? W sumie chyba nawet to w jednym odcinku mogę zmieścić. So you're here, I've got something from the professor. I think he came up with something after reading my... Czyli co... Tejus ma dla nas wiadomość, że profesor coś tam wymyślił z manuskryptami. Ale nie wie, co Sonic mógłby z tym zrobić. Kamerę mamy teraz. Ale dobra, to już będzie na tyle w tym powrotowym odcinku Sonic Unleashed, I guess. No cóż, no dzięki wam za oglądanie. Oczywiście możecie wyrazić moją opinię, jak to... Wyrazić opinię na temat tego, jak wam się to podoba, czy chcecie dalej let's play, czy może mam trochę w innym kierunku iść kanałem? Bo szczerze, nie wiem, co robić tak naprawdę z kanałem. Czy bardziej w let's play, czy może iść najbardziej tematyczne rzeczy. No cóż, więc dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie, cześć! Pa, pa!